Nasze erupcje schodzi na gzy. Hearts of Iron 4 gramy jako Rumunia. I co nie będę w tym odcinku? Prawdopodobnie cały czas czekać jakiś okres, aż coś się w końcu zacznie dziać ciekawego. Chociaż jednak zgaduję, że cały ten okres minie w tym odcinku, więc zobaczymy jak to wyjdzie. O, Hindenburg jebno, to dobrze w sumie. Więc tak, obecnie... Trzyma to jebane, dobra, wezmę to. Obecnie oczekujemy, aż wskoczy wystarczający World Tension, czyli 25 chyba to była. Tak, żeby zrobić, żeby ogarnąć kurwa tego, czyli zmienić naszego wadze w tym przypadku. Więc rozumiecie, co teraz. Że to jest ważne po prostu, ponieważ kurwa, jak wyskoczył właśnie przed chwilą ten event, że to Factory Output nam spadło. Prawda, to nas jakoś bardzo nie boli. Ale jednak troszkę... Wolałbym je kurwa mieć niż nie mieć. Lecimy obecnie Renew Romanian Polish Alliance. To ogólnie to drzewko jest kurwa dziwne. Jak zauważyłem. Po pierwsze te licencje... Według mnie te licencje są po prostu zjebane. Tak? Są zjebane. To raz. Dwa. Robimy Renew Romanian Polish Alliance. Tak? Tak? Robimy. Robimy. Później ewentualnie Czechosłowacja. Później domagamy się gwarancji niepodległości, ale jak możemy się domagać gwarancji niepodległości w momencie, kiedy jesteśmy w sojuszu? Kiedy mamy kurwa frakcję, jeżeli oczywiście Polacy się zgodzą. Później mamy opcję dołączyć do aliantów, jak kurwa będziemy mieli frakcję. Czy ja pierdolę, to nie ma sensu to drzewko akurat. Tutaj jest ładne, że tutaj Agarian Reform minus 5% do Consumer Good Factory, co nam dogoni na te wszystkie eventy prawdopodobnie. Później pójdziemy w... Nie lubię tych licencji po prostu, one są według mnie zjebane. Pójdziemy w... z faktorię i tak dalej. Szczególnie w tym wypadku, no kurwa 12 stali, to jest ładne. Chociaż tutaj kompanie dostaje, ale... militarne, ale to... wolę jednak te. Później ropa nam się boostuje ładnie, pięknie. Research slot. I... nuklearki nie donosi szybciej robić. To fajnie. Niestety poszliśmy w papet Dominance, czyli że, znaczy Balkans Dominance, czyli nie możemy tutaj bawić się w rozwój tak bezpośrednio. Jednakże to nie jest jakiś wielki problem. Gdzieś tutaj, kurde, nie zapraszało się kogoś Jugosławii do tej frakcji, czy jak? No, tutaj mamy sloty na morze, ale jebać może. Pewnie z tego co tam Jugosławia się dołącza do tej wojny, ale prawdopodobnie to było tak, że ja byłem po stronie Czechów oraz Polski i w tym momencie walczyliśmy z Niemcami i Włochy zaatakowały Jugosławię i ona dołączyła się do nas, a nie do aliantów. Trochę nam stali brakuje, to tylko na konwoje. Tutaj brakuje nam troszkę na artylerię Wolframu, ale tylko jeden, więc nie będę tutaj marnować fabryki budowlanej. To wydobycie zwiększyło się ładnie. Wydobycie akurat jest bardzo ważne, bo to pozwoli nam rozwijać tutaj eksport. Eksportujemy w tym przypadku 32 oila, tak? 6 zostało. Dlatego jak prawdopodobnie byśmy dobili jeszcze te 2 oila, to by nam wskoczyła kolejna fabryka. Turcja, South Africa, German Reich i China. Coś jeszcze mamy na eksport? Nie, nie mamy, tylko ropę. O, jeszcze Amelia Earhart znika. Tutaj na scenie się jeszcze napieprzają w ogóle. Taka linia brzegowa została republikaną. Kisunie o coś średnio tak leci. Kurwa, zaspoilerowałem, nie! Ja pierdolę! Spoilerowałem, chuj! Dobra. Troszkę. No jest akurat mały spoiler, nie znacie pozostałych trzech państw. Co to jest? Akurat w tym przypadku jebać Węgrów, niestety jako Rumunia. Na 25 cały czas czekam. Lecimy tutaj frakcji. Aha, bo to jest tak chyba. Tam pozwala pójść na to, a jak nie pójdziemy na to, to możemy pójść tutaj do aliantów. Ja zrobię własną frakcję. Czyli jak Polska ma niepodległość od nas.
Francja, Czechosłowacji, Polsce, Turcji i Grecji. Ja pierdzielę. Nawet ja nie wiedziałem, że tak pojebanie będzie. No dawaj tutaj. Tyk. I Concern Industry. Pójdziemy. Oishron Alliance. Jesteśmy jeszcze we frakcji, ale jeszcze. Wolne fabryki. Fajny dźwięk jest dodany. Takie ty. Bo jakby nagle trybiki przestały chodzić. Tutaj by się przydało już dorekrutowywać wojsko. Jeszcze co my tutaj mamy? Poczekamy na Partian Mobilization. Natomiast tutaj... My oczywiście w Research Time. Bo Partian Mobilization niedługo walnie. Bo walnie War with China. Chyba, że oni na Czechosłowację, nie Befriend Japan teraz lecą. Austrii nie wchłonęli poza tym. No chyba, żebym coś zmienił. Na przykład Austrii populację mógłbym zmienić. Na 2,5%. Zrób dywizję czołgową. Chyba to stal jednak zacznę teraz produkować z powrotem. Wyściągać. Tak średnio to wygląda. W sumie nie, najważniejsze są te. Najważniejsze są... jest wyposażenie piechoty. Ja mam wyposażenie piechoty, to może mieć wyjebane na całą resztę. Chcemy rekrutować dywizję. Mamy obecnie 31 dywizji przetrenowanych na zawodowców. Troszkę surków brakuje, ale niestety nie mogę tego zmienić. Nie mogę, mogę. Mam praktycznie dwie fabryki, które jeszcze dysponują od nas. Reszta jest eksportu. A ja praktycznie ropy w ogóle nie użyłem. Mógłbym tej... To była taka opcja, że kuźwa. No dobrze. Że masz... taki pasek, ile po prostu chcesz tej ropy dać na eksport. Bym kuźwa dał na eksport jeszcze te 30 ropy na przykład. A nie, że wszystkie surowce, ale jak kurwa, nie wszystkie mam na sprzedaż. Okej, okay, Japan Declare War, China. The Cordon Sanitaire. Ale fajny tutaj. Fajny kolor. Pójdziemy jak coś na Niemców od razu, na front niemiecki. Zrobimy tutaj ten plan ataku. Który się prawdopodobnie powiększy, bo jak ten Anschluss pójdzie. Cel narodowy, zapomniałem. Raczej nie pójdziemy w tą gwarancję, tam gówno da, teraz jak mamy frakcję. Więc ruszę już te Civil Works i tym podobne. The Chinese Front powstał, zjednoczony, czyli Shanxi wchłonięte przez Chinoli, przez lewaków, a natomiast reszta państwek przez Chiny, główne Chiny. Oni oddali chyba nawet, kurwa, Beijing i tak dalej, na to wygląda. Tak, oddali chyba. The end of the Spanish War. Nacjonaliści wygrali. Już cisnęli ich w sumie tam do końca, męczyli się i dali radę. Ale 3000 ludzi mi zostało w zapasie. Zero. Nie wiem, czy dali do rekrutacji wojsko, czy po prostu skończyło im się. Skończył mi się manpower. Zmieniamy sobie na inną mobilizację. W końcu mamy trochę więcej... trochę więcej możliwych tutaj fabryk. Jednak cały czas nie czuję potrzeby, żeby zmieniać tutaj te surowce. O kurwa, Habsburg. In search of a suitable king, the Kingdom of Hungary extended an invitation to Otto von Habsburg to return to the lands that were until recently ruled by his family. Otto was left in exile for was. The.
Okej. Dołączę, bo to mi nic nie szkodzi dołączenie. Ja zmotoryzowanych nie posiadam. Jedną fabrykę wypadałoby poświęcić na te zmotoryzowane. Ale tak patrzę teraz, skoro oni poszli w Invite the Prince, gdyby poszli dalej, to mogliby albo złączyć Austro-Węgry poprzez siłę, albo przez dyplomację. Civil Wars, świetnie. Nie sprawdziłem, co w ogóle zmieniało. Construction plus 2 i fabryka wojskowa wskoczyła przy okazji. A tutaj w produkcję dawało przyspieszenie. Pójdziemy wydobycie, by było więcej surowców na eksport, więcej fabryczek dla mnie. Polsko, ile masz woja? 46. People must be heard. Pierdalać! Nie zmieniam tego, nie cofam się. To jest wyjebiste w chuj. Nie potrzebuję National Unity. Armand Kalinescu jest zajebisty. Monok. A propos Outlasta, bo nie było wczoraj live'a. Nie grywam tego dnia, kiedy miał być live, tylko z powodu, że zapomniałem, że mam do wysprzątania cały dom, zrobienie prania, kurwa, umycie naczyń, wywieszenie prawa prania się unicie z poprzedniego prania. Piękno życia samemu. Można mieć 2-3 dni wyjebane, a później to trzeba robić. I teraz tak uznałem, że nie ma co robić live'a przez godzinę. Czy tam na godzinę. Dlatego wolę nagrać odcinek, ponieważ no, do roboty lecę. Jak będzie, kurwa, pierwsza noska, czy jebne, czy nie jebne. Naval Rearmament. 3 dockyardy. Anschluss nadal nie forsuje. Właśnie późno Niemcy ten Anschluss robią i tak dalej. Teraz zauważyłem. Kolejna fabryczka wskoczyła do nas. Jest dużo teraz do rozbudowy. Pamiętam, że jak grałem sam dla siebie Rumunią wtedy na początku, jeszcze na becie. Na zamknięty, DLC był zamknięty, tylko dla tych, którzy kod dostali. To było coś takiego. No dobra, teraz stal by się przydała. Czesi, przyjaciele. No dobra, niech będzie, tyle starczy stali. Fabryka dla was zawsze będzie dobra. Najlepiej na przykład dać ją Niemcom. A to miałem rozbudowaną całą Rumunię już na maksa. Nie miałem co robić. Idę w Army Defense na razie. Ale tak historycznie, demokraci to obrona bardziej niż napierdalanie, a tak. Chyba już USA się wpierdala, tylko USA się wpierdala, to koniec. To starałem się zachować równe granice. Ładne. No i kontynuujmy nasz rozwój. Tutaj wielki, mamy kolejną fabrykę. Jak wspominałem, miałem zabudowany cały kraj na maksa, na 100%. Kurwa, nie miałem co gdzie budować, co to jest. Kurwa mać, ty kolejny, ty chuj jebany. Nie miałem co gdzie rozbudowywać, ponieważ starałem się dbać o granice. Znaczy, nie piłem po wojnie z Niemcami tak do Niemiec i o, sobie wezmę w Saksonię. Kurwa, dużo fabryk, as i stal, i sobie jeszcze w Brandenburgię do tego jebnę. Nie, robiłem dosyć mało inwazyjnie te granice. Starałem się robić. I spróbujemy tym razem podobnie. Część unitów niech będzie. Część jednostek. Czego tu ci brakuje? Motoryzowanej. Okej.
Malaksa idziemy. 25 napięcia jeszcze nie ma. Może Anschluss skoczy. Starci, Anschluss. Jest jeden minus, będziemy mieli szerszą granicę teraz. Ta Szczeciba mają każdą prawnicę zabudowaną. Te akurat nie mają, co jest... Ma jednak połączenie, więc ale słabo. I Zaolzie też nie jest zabudowane, no bo jednak Zaolzie z reguły, jak jest oddawane Niemcom, to jest oddawane Polakom. Jak jest to, te Sudetland, czyli Sudety, oddawane Niemcom, to z reguły Zaolzie Polakom, do Polaków idzie. Wolne fabryki wojskowe. To ja jeszcze pójdę w to. Mi się bada wydobycie z... Ona Czekajcie, czy to wydobycie mi się zbadało? Tak. Czy idzie już piąta fabryka z eksportu do eksportu? Tak, idzie piąta fabryka do eksportu. German Reich bierze dwie fabryki, daje w zamian za ropę. Nie zmienić sobie to na... bitrate w ogóle? Chcemy chwilowo, no bo tak. Bo ja praktycznie nie mam żelaza, prawda? Jak ja mam surowce. 4 żelaza, 6 aluminium. Mogę zaryzykować, ale jednak zapiszę grę. Jak ktoś nie gra na Iron Man modzie, bo już mówiłem, że wspominałem, że nie ma tutaj żadnych ciekawych achievementów do zrobienia. Poza tym nie mam ochoty robić achievementów, poza tym nie ma Anschluss of Austria. Dobrze, po Malaksie jedziemy tutaj. Zmieniamy króla. Poza tym nie ma tutaj... Strategic View Adjustment nie działa później. Dobrze, ten na Iron Man modzie. Okej, zmieniłem. Skoczę jakieś fabryki. Teraz więcej na handel. Na razie nie, ale może dziwne to, że to jest kwestia czasu. A możliwe, że pożałuję swojej decyzji. W ogóle teraz tak zrobię. Zmniejsz sobie o jeden ten przyrost stali od Czechów. Ja mam wiele niedoborów, ale mnie to nie martwi, gdyż to nie są zbyt ważne surowce. Nie są niezbędne surowce. Cyk. Tutaj też moglibyście się ustawić. Dobra, nieważne. Czołgi bardziej rozbuduję, gdyż jednak jakiś posiadam. Dobra, królu, zaraz zostaniesz wyjebany w pizdę. Parę mnie czołgi opodonić te motoryzacyjne. To jak i nie ściągają? To mógł być błąd. Nieprzypisane dywizje. Tyk. I przerekrutuj. I je, żeby poszły zawodowo na front. Zawodowe jednostki. A, zrozumieliście to, tak? 30 do 112, czyli zgodnie mają około... Dobra. Chciałem wiedzieć, że mają około 70, a teraz mają około 100. Oni mają z 50, ponad 50, 60. O ty kurwę! No to było ciekawe. Dobra, teraz tylko tak, raz na raz. Tali joins Exis. I akurat ten Michael Kup, kurwa, wskoczył za późno. Ale oni ściągają, jak wygląda z tą ropą teraz? Nie ściągają ode mnie.
No i siedź. Dobra, czy mogę gdzieś im pomóc przepchnąć? Tak ręcznie na razie. Tu sobie idą. Jak sobie pójdą, to wbijamy i skracamy front. Takiem spoko tutaj pomysł Niemcy. Chcę sobie pójść z linii frontu. Czy tutaj jest coś podobnego? Możemy tutaj zaatakować tą prowincję, tę prowincję. Oni jak mają trochę te dywizji. Zaraz Włosi przybędą. Co prawda nie przybędą. Kurwa, nie mówcie, że są faszystowskie. Nie, nie są faszystowskie tutaj, okej. Okay. Nie mówcie, że... Dobra, nie poszli też stroną faszystowską. Włosi zaraz przybędą z tymi swoimi dywizjami. Może być nieciekawie już. Nie aż tak bardzo, jakbym sobie tego życzył. Wierzę, że królewiec zajmą. Powinien podesłać tak te trzy dywizje. Wytrenowane na zawodowców jeszcze. Krzest boju dopiero odbędą. Kurwa mać, każe atakować, to atakujecie. Jest jakieś tutaj miejsce, gdzie mogę się ruszyć? Tu jest dobre. Patrzę, że atakują. Chcę ich skontratakować. O ty w kurwę jego mać. Podnieś wsparcie, szybko. Pięknie. No widzę, że Mayday. I spróbuję zrobić, co jestem w stanie. To mogę. Już atakujcie nawet, kurwa, tą prowincję. To tutaj, bo wtedy zaopatrzenie nie spada, po prostu samo spadanie. Polska bo straci jakąś prowincję. Ona jest królewcem, dobrze otaczają. Właśnie, kurwa, Włosi podesłali wojsko. Idź tutaj. Zostały zjedzone te dwie dywizje. Albo nie, może nie zostały, czy kurwa mać, gdzie one były? Chuj wie, jak były tutaj, ale nie mam pojęcia, gdzie były. Zostały albo zjedzone, albo nie. Zmieniamy z powrotem na export focus. Zdenerwowałem przez ten focus, albo nie, czekajcie, albo za późno, chuj. Nie chcę się aż tak daleko cofać. Wolne fabryki. A dawać czołgi więcej. Tam przetrenujcie na spokojnie. Nie o to mi chodziło. Sztab. Stąd tu. Niech pójdzie ten generał. Żeby wesprzeć wojsko. Działania w królewcu. Gdzie wy się wycofujecie? A invest in ER, to i to trzeba zrobić. Okej, okay, to dobrze, myślę, że to albo to tylko. Francja banuje komunizm. Ja myślę, że jeżeli Bentrop Molotow poszedł. Nie sprawdziłem tego dymka, co tutaj wyskoczył, tej informacji. Okej, okay, pomożecie w królewcu. W momencie, jak królewiec upadnie, na czas tak łeb kilku dywizji ładnych niemieckich.
A, brzydki, brzydkich. Dacie radę, utrzymacie się. O, teraz właśnie jest wyjebista sytuacja. Zaatakować tę prowincję. Teraz stop. I zaatakować. A wy, królewiec. Zostanie rozbici w tej prowincji i całe wojsko, całe wojsko skupienie na królewiec. Bo oni nie odpłynęli, tylko zostali w pierdol. Odpływają, kurwa, ale część została chyba w pierdol. Permanentny. Dobra, ruszamy na front. Jakieś możliwości? Widzę tutaj dużo wojska ustawione, więc raczej nie. Tu próbuję się przepchnąć. Jesteśmy głównie do przodu, a jedną prowincję w plecy. A tak jest dobrze, trzymamy Czechów. I jakoś nam to wychodzi. Także jest problem z przepchnięciem. Chyba, że ci podejdą, to uda nam się tę prowincję, tu przepchnąć. Bo nie, dobra, zostanę. Niestety Rumunia bardzo szybko traci wojsko w porównaniu do Niemiec, co może nie widać tego teraz. Ale w poprzedniej rozgrywce, grając Rumunią, czułem się jak grając ZSRR. Ludzie znikali po prostu. Chuj wie gdzie, chuj wie kiedy, ale znikali. Ale wygrałem wojnę, przy ogromnych stratach jednak. I leci obecnie obrona, enkrypcja, czyli szyfryzacja. Produkcję mogę zwiększyć. Jeśli jest 9, też mogę broń nową wynaleźć. Lepsze czołgi, lepsze tanki. Pójdziemy jeszcze raz w stal. Jedną fabrykę w stal. Czołgi są dobre do ataku. Dobra, nie podesłali wsparcie. Shit. Włosi. Jebane pizzerki. Miałem więcej dywizji, ten zrobił zmasowany atak tutaj, ale... Oj, atak na Polskę poszedł. Jakąś prowincję w ataku oszczędzili. Radzimy nimi atak, bo to tylko Niemcy atakują, Włosi nie. Atak jest głównie po to, żeby osłabić pozostałe ataki. Najlepszym pomysłem może być po prostu podesłanie wojska i wsparcie prowincji, które są atakowane. Kontrataku raczej nie wywołam. Jest fort? Nie. O, tu nie ma fortu. Był gdzieś fort? A tu jest fort, bo przepchnęliśmy to w prowincję. Jak stracimy to pół biedy w sumie. Shit, Polska straciła Poznań. Lecimy więcej ropy. A, mam 120, czyli że mogę na przykład wziąć tego lotnika, który ma zmniejszony koszt. Ja nie mogę już ich brać za zmniejszony koszt. Z tego też powodu, że... wcześniej mogłem, ponieważ był władca i władca miał modyfikator, a władca został zdjęty. Już nie ma tego modyfikatoru. Handel.
Olszo, masz więcej stali, nie wiem skąd. Ale tutaj była jakaś stal. Na serio nie wiem skąd. A masz, stąd, okej. Z Górnego Śląska. Więc wykorzystam to jako przyjaciel. Kurwa, czołgi dotarły, ale to są czołgi do obrony, lekkie jeszcze. Shit, Niemcy idą z ofensywą. Jak coś, tu mam linię obronną, czuję. Nie, nie tu. To są płaskie tereny. To tu chyba, bo wzgórza. Góry. Las i tak. Coś w tym stylu widzę linię obronną. Dobra, nie atakuj już, nie atakuj. To my zostaliśmy zaatakowani teraz. To kurwa potężnymi armiami. Potężnymi siłami. No i idźcie Erant Marzyniot. Kuźwa. Dobra, co ja myślę, że mogę powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4 jako Rumunia. Nie mam zbytnio dużo czasu właśnie na nagrywanie, dlatego to jakoś muszę ukrócić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hoja. Będziemy bronić Polski, ewentualnie jakieś kontrataki spróbować, czy coś w tym stylu. Do zobaczenia, cześć, pa.